Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Paweł Mucha, doradca prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, 20 dni zostało jeszcze panu prezydentowi na decyzję w sprawie ustawy, nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, określanej mianem Lex TVN. Jakiej decyzji należy się spodziewać? Bo słuchając wypowiedzi pana prezydenta, ludzi pana prezydenta sprzed kilku miesięcy, jeszcze kiedy ta sprawa była w Sejmie, to zdaje się, że weto albo Trybunał Konstytucyjny to są dwa jedyne rozwiązania. Panie redaktorze, to jest tak, że trwa oczywiście analiza. Zawsze jest tak, że jak ustawa wpłynie, wczoraj wpłynęła oficjalnie do Kancelarii Prezydenta, Biuro Prawa i Ustroju, prawnicy prezydenccy analizują ustawę. Przede wszystkim takim kryterium analizy jest zgodność tej ustawy z konstytucją, ale prezydent dokonuje takiej globalnej oceny aktu prawnego i te możliwości określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis artykułu 122 stanowi o tym, że pan prezydent, tak jak pan powiedział, w tym terminie 21 dni musi rozstrzygnąć, czy ustawę podpisuje, czy kieruje do Sejmu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, to mówi się potocznie weto prezydenckie. I jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, prezydent jest jedynym uprawnionym, który może w trybie kontroli prewencyjnej, czyli przed podpisaniem ustawy, też skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, chociaż przy różnych ustawach zdarzało się też tak, że prezydent, podpisując ustawę, może kontrolować tą konstytucyjność przez wniosek następczy po podpisaniu ustawy. Stan prawny, to są możliwości, znamy, jest, które wiemy, jakie określa możliwości ma pan prezydent. Ja pytam, z której możliwości skorzysta, bo jeden chociażby cytat pana prezydenta z TVP Info, to jest bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów. Z kolei minister Andrzej Dera, prezydencki minister, w tym kształcie ustawa jest nie do zaakceptowania. Minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta. Prezydent mówił o tym wprost, że w tym kształcie jest gotów zawetować ustawę. No, prezydent kilka dni temu się wypowiadał, to też na państwa pytanie, czy na pytanie dziennikarzy. Mówił o tym, że przystępuje do takiej pogłębionej, skrupulatnej analizy tej ustawy i tak jak mówimy, tak jak rozmawiamy, taka analiza trwa. Ja na pewno nie będę antycypował rozstrzygnięć pana prezydenta wtedy, kiedy ta analiza będzie zakończona, będzie oficjalna decyzja, będą komunikaty ze strony pana prezydenta czy Kancelarii Prezydenta. No, jesteśmy, tak jak pan trafnie zauważył, w tym okresie, kiedy rzecz się rozstrzyga. Jasne. Panie ministrze, rozumiem, że wątpliwości dotyczą nie tylko przepisów dotyczących struktury właścicielskiej samych mediów, ale też rozwiązań, które obejmują Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, tej konstrukcji, bo tam uprawnienia prezydenta ta ustawa znacząco zmniejsza. Czy ustawa te przepisy będą konstytucyjne, które są w nowelizacji? Ustawa jest stosunkowo krótka, to każdy, kto ją czytał, to wie. Natomiast no, tych elementów do zbadania jest ileś, tak jak pan redaktor mówi, w iluś kontekstach. Także w kontekście tej poprawki Konfederacji, która ostatecznie znalazła się w tym tekście ustawy i a propos konstytucyjności tej poprawki na pewno też będzie przeprowadzana analiza. Natomiast no, trzeba powiedzieć też jedno, ta ustawa nie zakłada jakiejś cenzury mediów, czy nie zakłada jakiegokolwiek ujęcia jednostkowego, więc myślę, że w sprawie tej ustawy też jest dużo półprawd albo nieprawd, jeżeli chodzi o obieg taki informacyjny, publiczny, bo tak jak pan trafnie zauważył, to jest nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji. Są przepisy dotyczące kwestii kapitałowych koncentracji i są przepisy dotyczące kwestii związanych z kompetencjami i trybem wyboru Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I tutaj cały ten kompleks tych zagadnień będzie analizowany i jest analizowany. Panie ministrze, ale to ewidentnie różnica jest, jeżeli chodzi o wypowiedzi pana prezydenta i ministrów pana prezydenta kilka miesięcy temu, a dzisiaj, bo słuchając pana właśnie mam wrażenie, że to stanowisko jest bardziej miękkie w stosunku do tych przepisów i w grę wchodzi też podpisanie tej ustawy, to może pan minister powiedzieć, to tego nie można wykluczyć, że prezydent podpisze tę ustawę? No, zawsze jest tak, że prezydent ma te możliwości czy opcje, które są opcjami w konstytucji wyrażone. No, nie pytam teraz o opcję, tylko o możliwość taką realną. To jest prawdopodobne, że pan prezydent podpisze tę ustawę? Dopóki nie ma, ja bym nie chciał wchodzić w spekulacje, bo jeżeli się skupimy na elementach, jak pan redaktor mnie pyta i ja zacznę się opowiadać, czy moim zdaniem jest to sprzeczność z konstytucją, to tak jakbym chciał trochę uprzedzać rozstrzygnięcie pana prezydenta. Jak zacznę tłumaczyć, że jakiego rodzaju są wątpliwości, to pan redaktor będzie wysuwał wniosek, że sugeruje wniosek do Trybunału. Jak powiem, że pan prezydent się skłania w określoną stronę,
to będzie to wyprzedzanie decyzji prezydenta. To jest prerogatywa pana prezydenta. Pan prezydent rozstrzyga, urzędnicy przedstawiają informacje, przedstawiają pełną wiedzę. Pan prezydent, mając świadomość wszystkich uwarunkowań, podejmuje decyzję w interesie publicznym. I tak się dzieje z każdą ustawą. To jeszcze jeden cytat, panie ministrze, rzecznik Departamentu Stanu USA. Zachęcamy pana prezydenta Dudę do tego, aby potwierdził czynami to, co mówił wcześniej o wolności słowa oraz o wspólnych wartościach, na których oparte są nasze relacje. Jak te słowa państwo odebrali? Ja myślę, że warto też przypominać, że to są decyzje suwerenne polskiego parlamentu, to są decyzje suwerenne polskiego prezydenta. Znamy prawo, wiemy, jak stanowi polska konstytucja, znamy wszystkie też uwarunkowania. Pan prezydent mówił o tym, jakimi kryteriami będzie się kierował też przy decyzji. Zawsze podejmuje decyzję, kierując się interesem publicznym. To jaki rozumiem jest, debatę... To inaczej postawię pytanie. Jaki jest publiczny interes w tym, żeby amerykański kapitał w tej sytuacji konkretnie tak ograniczyć, jeżeli chodzi o rolę na rynku polskim medialnym? Dlaczego amerykański nie, a niemiecki na przykład? Ja nie jestem inicjatorem ustawy, tak, czy autorem jego uzasadnienia, natomiast można też wskazywać, że te przepisy... publiczny interes w takiej właśnie zmianie. Panie rektorze, wiemy, że podobne przepisy na pewnej zasadzie kształtowane też związane z poziomem kapitału znajdują się w przepisach i państw europejskich i także występują w świecie, tak, więc wiemy o tym, że to rozwiązania prawne są rozmaite. To jest ważna sprawa. Prezydent do tej sprawy podchodzi na poważnie. Natomiast jesteśmy w toku analizy, której ja nie będę dzisiaj na pewno w żaden sposób konkludował. Panie ministrze, czy pan prezydent zaakceptował kolejne zmiany w wymiarze sprawiedliwości? Chodzi między innymi o likwidację Izby Dyscyplinarnej, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości wprost mówili, że no to jest kwestia ustaleń z panem prezydentem. Czy ten projekt zostanie zaprezentowany? Nie było zielonego światła z kancelarii prezydenta. Co się dzieje w tej sprawie? Czy jest jakaś wspólna koncepcja obozu rządzącego, czyli no, rządu i Pałacu Prezydenckiego? Ja myślę, że są trzy komponenty, jeżeli mówimy o reformie wymiaru sprawiedliwości. Jeden komponent to są ustawy, o których pan redaktor wie, że są już w Sejmie. To jest ustawa wprowadzająca sądy pokoju i przepisy wprowadzające sądy pokoju. Dla mnie to jest bardzo ważna zmiana. Uproszczenie procedur, przyspieszenie rozpoznania spraw, skierowanie prawie 4000 wybieranych przez społeczeństwo sędziów do rozstrzygania tych drobnych spraw cywilnych, karnych. To są dobre propozycje, które już są na etapie po pierwszym czytaniu. Oczekujemy na posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Drugi komponent to są kwestie związane z prawem o ustroju sądów powszechnych. To są rozwiązania, które przewidują między innymi, tak jak pan mówi, spłaszczenie struktury sądownictwa. To według mojej wiedzy znajduje się w wykazie prac legislacyjnych rządu. I tak jak rozmawialiśmy, to jest oczywiście kwestia też odniesienia szczególnych treści już tej ustawy, między innymi do prerogatyw pana prezydenta. Mówię tu chociażby w kontekście awansu sędziego, to jest prerogatywa prezydenta, powołanie sędziego. I wreszcie to, co pan redaktor mówi, jeżeli chodzi o zmiany w Sądzie Najwyższym czy Izbę Dyscyplinarną, no to jest kontekst polityczny, bo była taka zapowiedź i to Polska wprost mówiła i to nie wynika z jakichś uwarunkowań prawnych, ale bardziej bym powiedział kontekstu politycznego. Prezydent bardzo wyraźnie mówił i podkreśla to publicznie, że jest zwolennikiem odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Znaczy prezydent uważa i mówi to bardzo wyraźnie, że jeżeli sędzia... Czy jest uzgodniona jakaś wersja tej zmiany, na którą czeka też Komisja Europejska, bo jest, od tego uzależnia wypłatę środków z Funduszu Odbudowy? To jest proces, jeżeli chodzi o rozmowy na poziomie unijnym prowadzone przez stronę rządową. Tutaj aktywny jest pan premier i to są kompetencje, które są decydowane na poziomie rządowo, powiedziałbym europejskim, ale podkreślam, że Unia Europejska nie ma kompetencji do tego, żeby oddziaływać na organizację wymiaru sprawiedliwości. To jest pewien proces polityczny. Rządu mówili, czekamy na zgodę pana prezydenta na likwidację Izby Dyscyplinarnej, natomiast na jakieś uzgodnienie tych przepisów. Jakbym miał powiedzieć o tych etapach, to sądy pokoju już procedowane w Sejmie, prawo ustroju sądów powszechnych, pewna dyskusja, która trwa wokół poszczególnych też przepisów. Jeżeli chodzi o kwestię Sądu Najwyższego, to jest proces, w którym prezydent uczestniczy, który prezydent monitoruje. Natomiast no tutaj, tak jak pan widzi, nie mamy ustawy, która byłaby póki co skierowana do prac parlamentarnych. Czyli jeżeli chodzi o spłaszczenie struktury sądownictwa, to tutaj jest na tym etapie zgoda prezydenta na taką zmianę, czy no, prezydent przychylność, się pozytywnie wypowiadał, jeżeli chodzi o reformę struktury sądownictwa. Natomiast na pewno jest ten kontekst też prerogatywny.
prerogatywy prezydenckiej, awansu sędziowskiego czy pewnych kwestii szczegółowych. To zawsze jest tak, że jak prawnicy zaczynają rozmawiać o pewnej idei, to jest inna rozmowa, natomiast jak już rozmawiają o kwestiach szczegółowych postanowień ustawy, no to jasne, ten poziom jest inny. Ale co z tą Izbą Dyscyplinarną, panie ministrze? No bo jeżeli czeka Komisja Europejska na likwidację Izby Dyscyplinarnej, inaczej nie wypłaci środków z Funduszu Odbudowy, to prezydent zgodzi się na likwidację Izby Dyscyplinarnej, czy zawetuje takie przepisy, jeżeli się pojawią? Po pierwsze mówimy o tym, że musi być jakiś realny system odpowiedzialności też, jeżeli chodzi o popełnienie czynu zabronionego przez sędziego. Jeżeli ktoś ma ogromną indywidualną władzę rozstrzygania w sprawach cywilnych, karnych, no to sam nie może być ponad prawem, czy poza prawem. Prezydent w którymś momencie mówił, że on nie wyklucza własnych działań, natomiast no, mamy tutaj oczywiście dzisiaj sytuację taką, że pewne prace rządowe trwają i nie ma według mojej wiedzy chyba takiego kompletnego ustalenia rządowo, bym powiedział, parlamentarnego i takiej propozycji, która byłaby dla wszystkich propozycją ostatecznie sformułowaną. Bardzo dziękuję za rozmowę. Paweł Mucha, doradca prezydenta. Wszystkiego dobrego dla państwa, dla redakcji, przede wszystkim też i dla widzów i naszych słuchaczy. I panu ministrowi też. W kontekście zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Życzę wesołych świąt. Państwu dziękuję za uwagę. Kolejne są sprawy jeszcze przed świętami, bo jutro. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Radio Plus. Sedno sprawy.